Dobra, postaram się to zrobić tym razem za drugim razem. Tak więc halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, czyli Mua. Witam was bardzo serdecznie na kanale Totalni Dramaturdzy. I tak, widzimy się teraz w dosyć długim materiale, bo jest to podcast, którego, których dawno w ogóle nie było swoją drogą, ponieważ ostatni podcast, jak mnie pamięć nie myli, pojawił się dwa lata temu. Dwa lata temu dosyć sporo, dosyć spory kawał czasu, czyż nie? No, jeszcze to były czasy, kiedy prowadziłem kanał w duecie, czyli nie byłem sam, a teraz jestem sam, więc jako, że solo prowadzę kanał, no to. Postanowiłem zrobić solo podcast, aczkolwiek nie ukrywam tego, że kiedyś być może jacyś goście się pojawią, jacyś tam, nie wiem, widzowie, którzy będą chcieli porozmawiać sobie ze mną na jakiś temat i będzie jakiś przede wszystkim temat do poruszenia w podcaście. Dlatego, cóż, może przejdźmy do tematów, bo mam kilka w sumie tutaj tematów rozpisanych. Z góry jeszcze chciałbym przeprosić, jeżeli właśnie będziecie słyszeli przysłowiowe zająknięcie się w trakcie, kiedy będę chciał poruszyć dany temat lub zebrać myśli, spowodowane to jest tym, że no, podcasty to są surowe materiały, które wrzucam na kanał, nie są one w żadnym stopniu. Zedytowane, oskryptowane. To wszystko, co jest teraz mówione, leci po prostu na jeden wielki spontan, tak więc. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Jeżeli będzie was odstraszała długość tego, to zalecam odpalić sobie w tle przy graniu, na przykład w Minecrafta czy jakieś inne gry, czy robienia po prostu jakichś innych rzeczy. No nie wiem, może ktoś ma ochotę, nie wiem, pogotować sobie, zrobić pranie, posprzątać w domu, w pokoju, gdziekolwiek, lub nie wiem, w pracy sobie chce posłuchać, bo na przykład ma nocną zmianę. To zalecam sobie odsłuchać w tle, ponieważ poza obrazkiem, który jest tutaj na ekranie, no to nie będę tutaj raczej nic pokazywał. Tak więc, no myślę, że możecie sobie to w tle puścić. Czemu nie? Tak więc, skoro formalności mamy za sobą, tak mi się wydaje, to możemy przejść do pierwszego tematu z bodajże pięciu, które przygotowałem. Coś takiego. A więc, tak, dlaczego tak długo nie było podcastów? No, nie było tak długo podcastów, gdyż nie miałem tematów na podcast. Nie oszukujmy się, ale mógłbym godzinami gadać na przykład o tym, dlaczego Fresh TV zdymało sprawę z oryginalną, totalną porażką. No, ale po co mam się ciągle powtarzać? Jakby skoro powiedziałem to na jednym z podcastów, tam chyba bodajże numer 3 albo numer 2, to po co mam ciągle jak taka zacięta płyta się powtarzać? Więc to był między innymi powód, dlaczego tak długo podcastów nie ma. Trochę ubolewam nad tym, bo pomimo tego, że robi się je dosyć długo, chociaż to jest bardzo głupie stwierdzenie, bo wystarczy tylko odpalić nagrywanie i poczekać, aż, nie wiem, będzie ta godzina i zakończyć jakby gadkę, co nie? Natomiast, no, robi się to dosyć mozolnie. Tym bardziej, jeżeli na przykład szybko jakiś temat skończysz. I potem się okaże, że jednak wyrobiłeś się w pół godziny, a planowałeś w godzinę. Tak więc, no ale no teraz myślę, że temat, który dzisiaj sobie poruszymy, jest dosyć wielowątkowy, dlatego no między innymi odpalam ten podcast, bo inaczej, no, zrobiłbym dedykowany materiał. A miałem w planach, oczywiście, zrobić dedykowany materiał na ten temat, ale obawiałem się, że gdybym zrobił dedykowany materiał na temat tego tematu. To trwałby ten film z jakieś 5 minut, może z 6, a wolałbym jednak troszkę stawiać poprzeczkę wyżej, jeżeli chodzi o długość materiałów. Tak więc, odpowiadając na pierwsze pytanie, które sobie wymyśliłem ja sam, no to tak. To był powód, dlaczego tak długo nie było podcastów, bo po prostu nie było tematów. A ciągłe nawijanie o tym, że Fresh TV. Zrobiło kupkę i bardzo źle się zachowało, no to wiecie, to jest nudne na dłuższą chwilę, kiedy się ciągle tak powtarzasz. Oczywiście miałem w planach pierwotnie zrobić podcast, a nie recenzję na temat Odisa Del Dramy, no ale no stwierdziłem jednak, że warto lepiej zrobić materiał, bo, bo gdybym przez godzinę miał cisnąć po Odyssea Del Dramy, no to ktoś mógłby zgłosić ten film jako Hate Speech i wtedy miałbym problem. Może nawet bym stracił monetyzację na kanale. A może bym po prostu miał strajka na kanale, bo bym za bardzo się rozkręcił. No tak więc lepiej chyba dla takich recenzji wyjątkowych robić scenariusz. Tutaj to mogę sobie pozwolić na jeden wielki spontan. No dobra, no to myślę, że. W kwestii tego, dlaczego tak długo nie było podcastów, to mamy za sobą. Ogólnie w planach mam kiedyś, jeżeli chodzi o podcasty, jeszcze w tym temacie, to zrobić podcast z gośćmi, czyli z widzami, innymi słowy. Czyli na przykład jesteś ty widzem numer jeden albo widzem numer dwa, albo po prostu każdy, kto teraz tutaj sobie słucha i miałby okazję i chęć zrobienia sobie ze mną podcastu, to będzie do tego taka możliwość. Ale to w przyszłości, dlatego że na tej chwili nie jestem w stanie Wam tego obiecać, gdyż no, nie jestem regularny. Jeżeli dojdzie do momentu, że zacznę bardziej być regularny, no to może wtedy nad tym pomyślimy, ale nie wykluczam takiej opcji. Tak więc, jeżeli ktoś marzył, żeby sobie, nie wiem, kiedyś ze mną porozmawiać na temat tego, co ma miejsce w totalnej porażce, to jak najbardziej jest do tego możliwość i myślę, że będzie do tego możliwość, ale. Kiedy to będzie, czas pokaże. Dobra, z takich y, z bardziej tematów podcastowych, to myślę, że to mamy już za sobą. Nie, nie, myślę, że nie ma co tutaj jakby przedłużać. Więc może przejdźmy sobie do tematu, który najbardziej pewnie wszystkich interesuje, a mianowicie mojego komentarza, co do nowego wyglądu bohaterów z Disventure Camp. Pozwolę sobie wejść na kanał Od Nation Cartoons, dlatego że. Twórcy na Twitterze, jak i na YouTubie informują o wyglądzie tych nowych postaci, znaczy starych postaci, ponieważ nie wszystkie postacie mają zmieniony wygląd. To musimy sobie jasno zaznaczyć, bo są postacie, które mają niezmieniony wygląd albo delikatnie może różniący się. I dobra, zacznijmy sobie może od pierwszej postaci, ponieważ 18 godzin temu na kanale Odd Nation Cartoons wyciekła informacja, że pierwszą postacią, która pojawi się w Disventure Camp All Stars, po tak, dla osób niewiedzących, zrobiłem na ten temat co prawda shortsa, to zrobię teraz taki... Takie nawiązanie, takie streszczenie tego shortca, chociaż nie wiem jak można streścić shortca, bo short to jest kilkusekundowy filmik, ale okej. Okay. Venture Camp będzie miało swoją plejadę gwiazd. Tak, będzie coś takiego istniało jak Plejada gwiazd w Venture Camp i między innymi będzie to zlepek kultowych postaci z dwóch sezonów. I oni będą walczyć razem przeciwko sobie, żeby zdobyć milion dolców. I pierwszą postacią, która wyciekła z informacji od Odd Nation Cartoons, czyli od twórców, jest Lake. Co mogę powiedzieć na temat wyglądu Lake? Jak sobie tak przyjrzałem się wyglądu, wyglądu, jest takie w ogóle słowo wyglądowi, designowi Lake. No to tak prawdę mówiąc, porównając sobie do tego tła, które wyświetla Wam się, kiedy patrzycie na ekran, no delikatnie się zmieniła Lake. Wydaje mi się, że ma taki może troszkę delikatnie ciemniejszy kolor skóry. Znaczy dalej ma oczywiście jasny kolor skóry, ale wydaje mi się, że ta paleta kolorów jest trochę ciemniejsza. Natomiast co do jej fryzury, co do jej w ogóle całego wyglądu, nie zmieniła się ona jakoś super bardzo w mojej opinii. Wiem, że to jest moja opinia i ja pewnie guzik się znam według niektórych. Możecie oczywiście tak stwierdzić, ale pamiętajcie, że to jest moja opinia. W mojej opinii absolutnie Lake się niewiele zmieniła. Natomiast jestem bardzo ciekaw, czy poza tą delikatną zmianą wyglądu, jeżeli ktoś będzie się dalej upierał, że to jest dla niego drastyczna zmiana, to czy charakter Lake się zmieni? Bo pamiętajmy o tym, że Lake Za czasów Disventure Camp Na początku zgrywała taką cichą Grzeczną Ułożoną bardzo dziewczynę Przez to, że jej rodzice tam Mieli taki nadzór Nad nią, no nie? Później trochę bardziej zbastowała I zaczęła być bardziej, wydaje mi się, że Sobą niż taką Ułożoną dziewczyną pod linijkę Jak to się mówi Tak więc Jeśli ja mam ocenić wygląd Lake Uważam, że wygląda bardzo dobrze i nie rozumiem, dlaczego niektórzy zrobili wielkie oczy, jakby to była jakaś drastyczna zmiana, gdzie to w rzeczywistości nie jest drastyczna zmiana. Przynajmniej ja tak uważam. Tak więc bardzo się cieszę, że Lake powraca. Uważam, że jest to dosyć mocne ogniwo. Miała troszkę mało czasu antenowego za, to, za czasów Disventure Camp sezonu drugiego. Bo tak oficjalnie trzeba powiedzieć, że to jest sezon drugi. Więc zobaczymy, zobaczymy jak się spisze w All Stars lub po prostu w Plejadzie Gwiazd. Idziemy dalej. Następną postacią jest Gret. Nie muszę Gret przedstawiać, bo Gret pojawiła się w pierwszym sezonie, a dla bardziej takich jeszcze nostalgicznych fanów to pojawiła się pierwotnie w The drama Total Aventura w... Fans sezonie, którego też swego czasu omawiałem kiedyś, robiłem nawet na ten temat recenzję. Kiedyś, czyli rok temu. No i pojawiła się w odświeżonej wersji Disventure Camp Sezon 1, lub po prostu na biwaku bez laku. I co do jej nowego wyglądu, muszę aż powiem wam szczerze, że sprawdzić z moim materiałem. Bo ja niestety nie mam pewności. Przepraszam za taki brak totalnego przygotowania. No to jest właśnie ta. To jest właśnie. Yy, to jest właśnie ten spontan. Ale jak se tak patrzę na. ...Disventure Venture Camp. Sezon pierwszy i se tak trochę skipuje. Nie, no ona jakoś super się nie różni. No dobra, ok. Mo może co jedynie. Greta schudła. To, to, to mogę tyle powiedzieć, jeżeli chodzi o znaczącą różnicę między wyglądem z Disventure Camp sezon 1, a All Stars, więc no schudła, jest bardziej wychudzona, ale czy, czy coś więcej się zmieniło? No nie no, tak jak wyglądała w sezonie pierwszym, tak wygląda cały czas tak samo, więc tutaj nie ma jakiejś znaczącej różnicy, no chyba, że zmieni się... Z charakteru. No to jeżeli się zmieni z charakteru, to na pewno będzie to dosyć e, interesujące. Ale. Nie wiem. Prawdę mówiąc, nie wiem. No, czas pokaże, jak pojawi się Disventure Venture Camp All Stars. Ale zanim my obejrzymy All Stars, to no, minie trochę czasu. Nie oszukujmy się. Ale z wyglądu nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. Poza tym, że schudła. To jest jedyna w zasadzie różnica, do której mógłbym na którą mógłbym zwrócić uwagę Dobrze, idziemy w takim razie dalej. Następny jest tom ehm, I wiem, że tutaj sobie pierdykłem spoilera niestety. Ja co prawda nie oglądałem dalszych odcinków z Disventure Camp I dla osób, które nie chcą słyszeć tego, co ja teraz powiem, no to zalecałbym wyciszyć w tym momencie i może pokażę jakiś, nie wiem, znak, może jakąś literkę pokażę albo cyfrę, wtedy będzie, jak pojawi się ta cyfra na ekranie, no to wtedy będziecie mogli odciszyć. Znając życie, ja potem zapomnę, <laughs> a jak zapomnę w montażu, to ktoś wyciszy i w sobie będzie słuchał całego podcastu na wyciszeniu, a to byłaby lipa totalna. Natomiast, no przez to, że ja subskrybuję kanał Odd Nation Cartoons, no to... Widziałem po miniaturce, że Tom się ukazał, bo mi się to wyświetliło na głównej YouTube'a, niestety. I jeżeli chodzi o jego wygląd, to że on zdjął captur i jest taki poharatany, ma takie charakterystyczne rany, no to cóż, jakby to powiedzieć, jestem zaskoczony tym nowym wyglądem. Nie podejrzewałbym szczerze, że on tak wygląda, jak zdejmie tą maskę swoją i kaptur. Na pewno z tym wyglądem i z tymi ranami, z tym wszystkim wiąże się jakaś historia. Natomiast tutaj wolałbym, żebyście mi nie spoilerowali w komentarzach, bo ja to bym musiał zobaczyć, jak nadrobię sobie te wszystkie odcinki. Natomiast moją teorią taką spiskową jest to, że on po prostu. Nie wiem, był bardzo konfliktowy. Mógł siedzieć nawet w pierdlu ze przeproszeniem. Tak mi się wydaje. Że on coś przeskrobał, dlatego musiał się tak maskować, że jest taki, powiedzmy, anonimowy. Taki tajemniczy. Natomiast, no mówię, co do jego wyglądu, no to jestem dosyć zaskoczony i prawdę mówiąc, no jestem ciekaw, jak będzie to. Wyglądało w praktyce, bo w teorii wszystko fajnie, w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale muszę przyznać, że bardzo lubię Toma. To jest y, coś, co powiem nieironicznie, że bardzo lubię tę postać. Następną postacią, która powraca, jest James. I prawdę mówiąc, kiedy dowiedziałem się o tym, że powstanie coś takiego: Plejada Gwiazd, to. to Pierwsze, co pomyślałem, to to, że James wróci, bo nawet jeżeli James jest uzależniony od technologii, od telefonu, wiecie o co chodzi? On lubiał sobie tam na tego swojego śmiesznego Instagrama wrzucać, czy tam nie wiem, jakie, jakie tam mają aplikacje w świecie totalnej porażki, no to on lubił sobie tam wstawiać swoje jakieś tam sweetwocie i patrzeć, jak mu followersi rosną swoją drogą. Rozumiem, że to jest yy, kreskówka, jakkolwiek by to nie brzmiało, że tam reality show, ale no, chyba w świecie totalnej porażki się nie zdobywa tak followersów i w ogóle w realnym świecie się tak nie zdobywa followersów, a on pamiętam, że on zdobywał w taki sposób, że on sobie kupował tych followersów, i to, to bardzo źle o nim świadczy, prawdę mówiąc. Znaczy. Jasne, każdy z nas chciałby być jakoś super popularny, chociaż wierzcie mi, ale bycie popularnym wcale nie ma z, swoich plusów. Ja co prawda nie jestem osobą popularną, mogę to tak powiedzieć, no bo ja mam tylko tam albo ponad, albo aż 5000 subskrypcji. Na głównym kanale mam prawie 4. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że osoby popularne mają. Bardzo łagodnie mówiąc, przez ranę, ponieważ swoje pasje, jakieś tam swoje zainteresowania muszą najczęściej realizować w nocy, bo za dnia banda bardzo młodej widowni nie da im spokoju, więc tak próbuję sobie troszeczkę filozoficznie lub nawet w jakiś taki inny sposób podejść do postaci Jamesa i za cholerę nie jestem w stanie ogarnąć, dlaczego on kupował tych followersów. Czy on naprawdę chce być na tyle sławny, żeby nie mieć tak naprawdę życia? No, nie wiem, bo może za bardzo tutaj się wciągam w jakieś teorie spiskowe, jakieś tam inne bzdety, ale no, tak próbowałem sobie to trochę wytłumaczyć. Natomiast wracając do... Do tematu, to tak. Jamesa podejrzewałem jako kolejną postać, która wróci. No bo, co by nie mówić o nim, nawet jeżeli jest tam uzależniony od telefonu, to jednak no, potrafił pozytywnie zaskoczyć, uważam. Ja, mimo tego, że na początku trochę sceptycznie na niego chyba patrzyłem, o ile dobrze pamiętam, a mogę nie, nie do końca dobrze pamiętać, bo. No ostatni raz oglądaliśmy od początku do końca Disventure Camp, no to znaczy ostatnie streamy były w tym roku, to prawda z Disventure Camp. Natomiast nie pamiętam moich pierwszych e, reakcji na pojawienie się Jamesa, ale jeżeli sięgam dobrze pamięcią, to pamiętam, że na początku za nim nie przepadałem, potem troszeczkę zyskiwał tej sympatii w moich oczach. Tak więc no jest to dosyć mocne ogiwo, muszę przyznać. A wyglądową się wcale nie zmienił. Praktycznie w ogóle się nie zmienił, więc można iść dalej. Test. O! I tutaj już widzę ładną zmianę w wyglądzie. Ponieważ test na obrazku, który widzicie na ekranie, no jak, jak widzicie, no ma dosyć długie włosy. Ma taką pomarańczową bluzę zwiniętą w. Kokon, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, jak się tak w bluze przewiesza. No i ma bardziej taką czarną koszulę, krót, krótki rękawek, spódnicę, no i długie rajstopy. Tu natomiast na tym, co od Nation Cartoons udostępniło, ma włosy tak zwinięte trochę w takiego koka i bardziej takie, bardziej białą koszulę i Boże jak to się nazywa zapomniałem tej nazwy. Taka farmerska koszula, wiecie, z takimi szelkami. No, tutaj to muszę przyznać, że ten wygląd mi się bardzo podoba. W porównaniu do tego, co mamy w oryginalnym Disventure Camp. To ten wygląd. Dosyć mi się podoba. Ja mogę tutaj od siebie zostawić nawet łapkę w górę pod tym postem. Bardzo mi się podoba ten nowy wygląd. Jestem ciekaw, czy z wyglądem dojdzie też ponownie to co poruszałem kilka postaci wcześniej. Jakaś zmiana charakteru. Bo Tess, jak dobrze pamiętacie, przez Disventure Camp była taka. Wyciszona bardzo. Ona coś tam się odezwała, ale. No głównie to jest postać, która przechodziła przez najcięższe. Męki, najgorsze scenariusze za młodu, nawet depresje, stany, stany depresyjne ma, tak więc tutaj na tym zdjęciu zrobiła taką pozę dosyć pewnej siebie dziewczyny, więc jestem ciekaw, czy to, to tylko jest taka poza, która ma dać nam taki, takie złudzenie optyczne, czy to w rzeczywistości będzie na takiej zasadzie, że... Jednak troszkę ten charakter się zmieni. No jestem tego bardzo ciekaw. Wiadomo, to jest taki placeholder bardziej, no nie? No ale jednak wydaje mi się, że może delikatnie ten charakter się zmieni. Trochę na to liczę, jakby nie patrzeć. Dobra, następną postacią jest Alek. Alek jest postacią nową z uniwersum Disventure Camp. Bo pojawił się on w sezonie pierwszym, tym odnowionym sezonie pierwszym. Nie mówimy teraz o Total Drama Aventura, czy tam Drama Total Aventura, tylko mówimy teraz o Disventure Camp lub na biwaku bez laku. I prawdę mówiąc, cieszę się, że Alek się pojawia. Aczkolwiek nie wiem, co się dzieje w sezonie pierwszym dalej, ponieważ będę musiał zorganizować dalej live streamy i zobaczyć, czy tam coś. Mocno się wydarzyło, coś takiego bardzo drastycznego. Natomiast jeżeli chodzi o jego zmiany wyglądowe, no to z wyglądu to on się niewiele z... różni. No dobra, no w disventure Camp on miał taki niebieski sweter, taki z rąbami czy z czym tam było. Taki, mam to na końcu... Języka to słowo, taki geometryczny, coś jak Krzysztof Kononowicz, jeżeli mogę to tak e, sprecyzować. Miał takie szare, dosyć długawe spodnie, eleganckie buty, białe skarpetki, no i w zasadzie to tyle z jego wyglądu. A tutaj ma tylko białą koszulę, więc gdzieś ten swój geometryczny sweter zgubił. Albo po prostu stwierdził, że już jest na tyle gorąco, że nie ma zamiaru go nosić, chociaż ja go strasznie podziwiam, że jemu się właśnie ten geometryczny sweter chce się nosić. No bo kurde, nie wiem co prawda, ile tam jest stopni Celsjusza, ale dam sobie rękę uciąć, że jest tam gorąco. I on, że się nie gotuje w tym swetrze, to mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. To jest naprawdę bardzo interesujące, dlaczego on się w tym swetrze nie. E nie gotuje. No ale no w świecie totalnej porażki może inaczej trochę działa pogoda niż nam się wydaje. Dobra, następną postacią jest Gabi. No co do Gabi, no to ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej różnicy wyglądowej. Wygląda ona tak samo. No dobra, może co jedynie jedyne co zwróciło moją uwagę to to, że ona ma coś tam trzyma w ręce. Tylko właśnie teraz to jest pytanie. Ona coś faktycznie trzyma, czy to jest jakaś czerwona kartka, czy to może jest jakaś wstążka do włosów, która tak, tak jakby delikatnie zawiązuje te włosy. To jest bardzo dobre pytanie. Bo tego ona nie ma w Disventure Camp w sezonie pierwszym. A przez to, że ona tak trzyma ręce zakrzyżowane, to mam takie dziwne wrażenie, jakby. To było. Coś, co ona jednak trzymała. Ale nie chcę tutaj oczywiście być po raz kolejny. Po raz kolejny nie chcę tutaj odgrywać eksperta, bo nim nie jestem. Może równie dobrze to być faktycznie jakaś czerwona gumka na włosy, a ja po prostu daję się nabrać jak taki debil. No okazuje się jednak, że może równie dobrze coś trzymać. Tak czy owak, ciekawe, czy z charakteru ona się. Zmieni, bo jak pamiętacie, w Disventure Camp, w tych pierwszych odcinkach, co żeśmy oglądali i komentowali, zachowywała się ona troszkę bardzo niepokojąco. Gadała sama do siebie. No, generalnie zachowywała się, jakby była chora psychicznie. Jestem ciekaw, czy tutaj ponownie będzie coś, jakaś zmiana? Czy to będzie bardziej na zasadzie, że. Ona z charakteru i z wyglądu będzie taka sama, tylko po prostu jest jak na tym plakacie, na tym placeholderze, tak przedstawiona. No, ciekawie, ciekawie, ciekawie. I ostatnią postacią, która wyciekła 15 godzin temu, jest Julżul. Jules. Tak, Julżul. Jules. Ten, którego bardzo mocno jechałem za czasów oglądania Disventure Camp, kiedy jeszcze w ogóle on brał udział w. Odcinkach, dopóki nie został wykopany w bardzo fajny sposób, co mi się bardzo podoba, że został ograny tak dosłownie bez mydła, bo je, dla osób niewtajemniczonych, a na pewno ktoś może o tym nie pamiętać, to ja tutaj wrócę z tak zwaną pamięcią, przypomnę niektórym osobom, jak wypadł Julżul. Otóż Julżul wypadł w sposób taki, że Został on ograny, bo chciał podać surowego grzyba? To, było, to był surowy grzyb? Aż, aż zrobię szybki research. Oni chcieli podać to Lake. On i James. Albo Aidenowi. Ale żeby nie było, że ja tutaj gadam głupoty, to zobaczymy. Zrobimy sobie research. Czy to był piąty? To był piąty odcinek. Tak, to był zdecydowanie piąty odcinek. Teraz sobie przewiniemy, bo on tutaj oczywiście ma podbite oko. O, 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 mamy to. Tak, chcieli Aidenowi podać, nie Lake. Tak, 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 Jake go teraz ograł i... Ten, muchomora mu dosypał do <noise> jajecznicy z bekonu, bo Jezus Maria, jak ja, jak ja drugi raz widzę tę scenę, to, <noise> no, śmiać mi się chce, no, po prostu został tak pięknie ograny przez tego samego Jamesa, którego każdy podejrzewał, że jest tumanem, który jest zainteresowany tylko kupowanymi e, obserwującymi, no, <noise> oj, beka wciul. No co do jego wyglądu, no to on się bardzo mocno różni od tego, co mieliśmy w Disventure Camp. I szczerze powiedziawszy, on wygląda jakby miał sranę wełbie. <grywki> wiem, że ten komentarz jest taki bardzo prymitywny, ale no nie wiem, jakie ja mam inaczej go skomentować. No, jeżeli widzicie teraz... Cały czas to tło, które w zasadzie się nie rusza, bo jest to wallpaper DysVenture Camp sezonu drugiego. To zobaczcie sobie teraz na ten wygląd nowego Żula. No przecież on wygląda, jakby nie wiem, jakby mu jakby coś tam wełbie nie stykało, jakby mu mózg miał zaraz wypłynąć uchem, prawym i lewym. I przy okazji zmywając te kolczyki w, jak, w jakiś magiczny sposób. W sensie by mu się tak, tak to oczywiście zlało, że. Tak jak kolczyk jest przymocowany, tak w magiczny sposób te kolczyki dwa by poodpadały. Po prostu. A co do jego osobowości, no to był bardzo denerwujący za czasów Disventure Camp. Oj bardzo. Myślę, że nie tylko mnie on irytował. Wiele osób irytował. Więc... Zakładam, że jak on się pojawi w Plejadzie Gwiazd, to będzie próbował mścić się na... Osobach, które gdzieś tam mu zawiniły A jako, że James jest osobą, która mu podała tego muchomora do jajecznicy z bekonem To myślę, że tak mi się wydaje Oczywiście mogę się mylić, nie jestem wszechwiedzący Ja jestem człowiekiem, mam prawo też się pomylić Ale mam jakieś dziwne wrażenie, że on będzie próbował przez większość tego sezonu myścić się na Jamesie bo z starej obsady, nie licząc Tess To tak naprawdę On powraca No i jeszcze jest Lake, ale Na Lake to tak naprawdę No co, co, co on by Lake zrobił No co, co by powiedział, że o Jezu Masz czerwone, krótkie e, Włosy, ha ha ha, ale beka Gdzie są te twoje długie blond włosy No to to jest jedyne, co będzie na niej, co, co będzie go stać Mam nadzieję oczywiście, że to nie jest prawda, że ja nie będę tutaj teraz przewidywał. No, wolałbym się naprawdę mylić w tej kwestii. Uwierzcie mi, wolałbym jednak w tej kwestii się nie mieć racji, może tak to powiem. No ale na pewno większość plejady gwiazd to będzie myszczenie się na Jamesie. Jestem tego święcie przekonany. A może nawet nie tylko na Jamesie, ponieważ jest jeszcze jeden temat, który będę chciał poruszyć w tym podcaście, ale, ale po kolei. Po kolei, ponieważ, ponieważ teraz chciałbym przejść do następnego tematu, który mam sobie tutaj zapisany. To jest takie przykładowe pytanie od tajemniczego Boba. Pewnie się zapytacie, kim jest tajemniczy Bob w ogóle. Co to w ogóle jest za Nick? To jest Nick, wymyślony przeze mnie, bo chciałbym tutaj rozwiać pewne. znaczy postarać się rozwiać pewne wątpliwości, aczkolwiek. Nie jestem tutaj twórcą dysvencerką, więc wszystkiego nie wiem. Może równie dobrze być tak, że ja tutaj coś powiem, a w rzeczywistości nie będę miał racji. Natomiast przejdźmy do tych dwóch pytań, które przykładowy tajemniczy Bob może zadać. Mianowicie, czy, czy Plejada Gwiazd i sezon drugi dostaną polski dubbing, tak jak sezon pierwszy? Jakbym miał na takie pytanie odpowiedzieć, w mojej opinii, in my opinion, to jest spora szansa, że sezon drugi na bank dostanie polski dubbing. Myślę, że sezon pierwszy na biwaku, bez laku osiąga sukces u nas, tym bardziej, że jest, staje się to coraz bardziej popularne, no nie oszukujmy się, to już wyszło poza granice i doszło do nas, więc skoro jest popyt, jest podaż, krótko mówiąc. Jeśli przyjęło się to u nas w Polsce, a przyjęło się, bo zerkałem sobie na wyświetlenia i myślę, że można to nazwać takim małym sukcesem, nawet nie małym, a wielkim. No to sezon drugi, myślę, że dostanie polski dubbing, a jak sezon drugi osiągnie jeszcze większy sukces, to myślę, że sezon pierwszy jak najbardziej dostanie polski dubbing i myślę, że o to martwić się nie musimy. Tak więc. Jakby taki tajemniczy Bob zadał mi pytanie w sekcji komentarzy pod tym podcastem, no to myślę, że już odpowiedź dostaję właśnie ode mnie, jak doszedł do tego momentu, o ile go nie zanudziłem. A pytanie numer dwa od tajemniczego Boba. Czy, czy Plejada Gwiazd będzie mieć dwa sezony? To jest bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się, Tutaj nie mam pewności stuprocentowej, bo oczywiście twórcy będą informowali o tym na swoich mediach społecznościowych. Jeśli ja bym miał rozegrać to, będąc twórcą Dysventure Camp, to wydaje mi się, że rozsądnym pomysłem byłoby zrobienie dwóch sezonów Plejady Gwiazd. I już wam mówię dlaczego. Nie oszukujmy się, ale nikt raczej nie uwierzy w to, że... Zmiksują obie obsady i dadzą Jako Jedną plejadę gwiazd Bo policzmy sobie ile jest Postaci W obsadzie Drugiej Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć 10 1 2 na 3 na 14 postaci dobra 13 bo Oliwiara nie liczę bo on stał się Starzystą chociaż no nigdy nie wiadomo może byłoby tak że wróciłby jako zawodnik ale Liczymy bardziej jako 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 jako. Liczymy bardziej jako statystę, stażystę, może tak to powiem. W obsadzie z pierwszego sezonu mamy tak: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 postaci. 14 postaci to równa się 27 27 postaci w jednym sezonie Plejady Gwiazd. Jest to całkiem sporo. Co nie? No, myślę, że tak, jest to zdecydowanie sporo. Więc wątpię w to, że twórcy zrobiliby 27 odcinków Plejady Gwiazd. Jak już, jak mieliby zrobić jakikolwiek ruch. To najrozsądniejszym byłoby zrobienie plejady gwiazd podzielonej na dwa sezony. Sezon pierwszy, gdzie powracają postacie, które od Nation Cartoons na społeczności daje na bieżąco informację, kto się pojawi. Tak likuje w tak zwany sposób. No i druga połowa, czyli postacie, które nie pojawiły się w pierwszym sezonie. To by było najrozsądniejsze. W mojej opinii, ale pytanie czy będą chcieli robić plejady gwiazd sezon drugi, bo to możemy... No i wracam z powrotem po małym cięciu, niestety przykro mi, ale no zdarzyło się cięcie i muszę je uskutecznić, bo uważam, że 35 minut i 22 sekundy wszystko ładnie ładziało, więc... Skoro wszystko ładnie ładziało i jako tako się to trzyma, to czemu miałbym te 35 minut wyrzucać do kosza? No byłoby to bez sensu. Ale na czym to ja skończyłem? Skończyłem na tym, że to zależy od twórców, czy będą chcieli zrobić Disventure Camp, Plejade Gwiazd 1 i 2. No bo prawdę mówiąc, to, że ja sobie teraz tak dywaguję na ten temat, czy oni zrobią, czy nie, to jest jedno. Ale czy twórcy będą chcieli coś takiego zrobić, to już jest druga kwestia. I czy będzie im się to opłacało, bo pamiętajcie, że warto jednak troszeczkę rozszerzyć horyzonty i wymyślić, wymyślić bardziej oryginalne rzeczy. No, bo jak ma to wszystko opierać się na jednym schemacie, na jednym typie wyzwań, no to trochę byłoby to nudne w oglądaniu, co nie? Myślę, że w przypadku totalnej porażki czy tam Disventure Camp, czy innych reality show, myślę, że naprawdę jest wiele, ale to wiele rzeczy, które można byłoby wykorzystać na wyzwania. Nawet sięgnę do tego bardzo jechanego na tym kanale przeze mnie i przez widzów Odisea del Drama. Fakt faktem, jest to gówno. I to już stwierdziłem w pierwszych sekundach materiału, który dzisiaj, czyli 4 grudnia, wy to pewnie będziecie widzieli albo 4 grudnia w nocy, może zrobię wam taki specjal i to wrzucę od razu, kurde, pod wieczór, albo będziecie to widzieli jutro. Po południu, tylko najgorsze jest to, że przez to, że to będzie z jednodniowym opóźnieniem, to prawdopodobnie coś, co zaraz będę chciał powiedzieć, może się za bardzo nie spełnić, lub mogę ewentualnie y, zagrać sobie w tak zwane lotto i okaże się, że to, co za niedługo poruszę, będzie udostępnione przez twórców, ale do tego zaraz dojdziemy. Tak więc. Wracając do tematu, nawet jeżeli mieliby zainspirować się takim głównym jak Odyssey Adel Drama, to patrząc na doświadczenie, jakie nabyli twórcy Disventure Camp, jestem święcie przekonany, że nawet jeżeli zainspirowaliby się Odyssey Adel Drama i wyzwaniami tam, jakie miały miejsce, to zrobiliby to 100 razy lepiej niż kurde twórcy Odyssey Adel Drama. Naprawdę, z ręką na sercu Wam mówię w tym momencie. Ja wiem, że. Nie widzicie tego, no bo możecie się co jedynie domyśleć, czy ja teraz trzymam tę rękę na sercu, czy nie Ale Zaprawdę powiadam wam Jestem święcie przekonany Że twórcy Disventure Camp Jakby mieli inspirować się takim gównem, jak Odyssey del Drama To zrobiliby to 100 razy lepiej I nawet by jakościowo To, to nawet nie jest Szczerze? Przebić Odyssey del Drama jakościowo to nie jest jakoś super ciężkie, bo Przede wszystkim Twórcy DisVenture Camp zrobili wszystko od podstaw sami, a nie posługiwali się backgroundem nieruchomym backgroundem, screenshotami. God damn it Ale dobre, bo to nie jest jakby ranto od, Odyssey Del Drama. Jest przyszykowany jest na ten temat materiał. I teraz, ok, Omówiliśmy sobie tak naprawdę. Przykładowe pytania od tajemniczego Boba o nowym wyglądzie bohaterów, dlaczego tak długo nie było podcastów. I teraz myślę, że przejdę do dosyć interesującego Was pewnie tematu, ponieważ umieszczę go prawdopodobnie w tytule. Na pewno go umieszczę w tytule i być może na miniaturce. A więc moje typy. Moje typy postaci, które pojawią się według mnie w Plejadzie Gwiazd. I zaznaczam, że to jest moje typowanie. Tak więc, jeżeli okaże się, że żadna z tych postaci się nie pojawi, no to mam nadzieję, że nie zostanę zjechany w sekcji komentarzy, że co ja gadam za głupoty i tak dalej. Dlatego chciałbym, abyście nie brali tego, co ja teraz mówię, jako stuprocentowy pewnik, że te postacie, które te, za chwilę wymienię, na 100% się pojawią, ponieważ. Nie ma tej pewności, że one się pojawią. To jest tylko moje na tę chwilę gdybanie. A więc, tak, z postaci z drugiego sezonu, kto w mojej opinii ma jeszcze szansę się pojawienia? Hunter. Uważam, że Hunter mógłby pojawić się w Plejadzie Gwiazd, gdyż pokazał on, że jest mocnym zawodnikiem. Jest dobrym strategiem. I szczerze powiedziawszy. Myślę, że jest szansa na to, że on się pojawi i że będzie. Będzie, jak to się mówi, tutaj dalej knuł. Może ewentualnie zrobi jakiś sojusz test. Ewentualnie, może, nie wiem. Rozwinie się ten wątek. Kto wie, kto wie. Bardzo bym się cieszył, gdybym Huntera zobaczył, bo uważam, że jest on mocnym zawodnikiem, co zresztą powiedziałem przed chwilą, dlaczego się powtarzam, nie mam zielonego pojęcia. No, w dużym skrócie jestem zdania, że on się pojawi. Myślę, że wiele osób też tak sądzi, patrząc, że y, po komentarzach, chociażby na transmisjach, jak oglądaliśmy Dysventure Camp i pod komentarzami, pod odcinkami Dysventure Camp od, od Nation Cartoons, że Hunter zyskał dosyć mocną sympatię wśród widzów, nie dziwię się dlaczego, prawdę mówiąc, dlatego bardzo bym się cieszył, gdyby on pojawił się w Plejadzie Gwiazd. Czy się pojawi, pokaże to czas, co jedynie, może w trafię w dziesiątkę się okaże, że się pojawi w Plejadzie Gwiazd, a może jeżeli nie pojawi się w tej Plejadzie Gwiazd, to jeżeli twórcy będą mieli ochotę zrobić Plejadę Gwiazd sezon drugi, to może w sezonie drugim się pojawi, kto wie. Nigdy nic nie wiadomo. Tylko teraz pytanie: Czy, jeżeli on się pojawi, to czy jego wygląd się zmieni? Tak jak w przypadku niektórych postaci. To, to jest myślę, że kwestia, nad którą można się zastanowić. Można sobie pomyśleć, Można sobie pogdybać. Ja myślę, że to jest to, co chciałem powiedzieć w kwestii Huntera. Druga postać, która myślę, że ma szansę pojawienia się w Plejadzie Gwiazd. To jest Aiden. Aidena daję tylko i wyłącznie dlatego, że w pewnym sensie sympatia. I myślę, że poza sympatią do tego jego mościa, myślę, że on też potrafił zaimponować. Jak tak pamiętam, próbuję sobie przypomnieć te odcinki z camp, ponieważ niestety, no, naturalna kolej rzeczy jest taka, że. Można by powiedzieć, że się to pamięta tak przez mgłę, delikatnie. Ale jak tak wracam pamięcią do tego, jak żeśmy to oglądali... To wydaje mi się... Że on by mógł, on by mógł wrócić. Jest, jest spora szansa, że Aiden wróci. Taka... 60% że jest w stanie wrócić, 40% że jednak nie wróci. Tak zaryzykuję, ewentualnie dam te mityczne 50 na 50. Plus wydaje mi się, że Aiden jakby wrócił, to wróciłby silniejszy i bardziej odważniejszy, więc wyobraźcie sobie, jak jakby wyglądał zajebiście konflikt Aiden-James kontra Żul. Przecież to by się epicko oglądało. Ja bym z miłą chęcią to oglądał, jak Żul dostaje bęcki od Aidena w duecie z Jamesem. To byłoby coś niewyobrażalnie dobrego do oglądania, ja tak uważam. To jest według mojej skromnej opinii, elegancko by się coś takiego oglądało i przyznam szczerze, że chyba nawet bym sobie przysłowowy popcorn albo chipsy przygotował. Naprawdę. Chciałbym zobaczyć coś takiego. Naprawdę chciałbym zobaczyć Aidena, który mści się na Żulu. I, od, i po prostu robi taką dogrywkę, żeby był jeszcze bardziej dopiec. A myślę, że Aiden byłby w stanie. Dobra, Kolejną postacią, która wydaje mi się, że mogłaby wrócić, chociaż tu bardziej nie będę tego ukrywał, że bardziej zagrało sympatię niż zdrowy rozsądek i przekalkulowanie. To jest konor. Konora chciałbym zobaczyć, bo jestem ciekaw, jak on by zachowywał się, jakby wrócił. I przede wszystkim, mogę tutaj trochę złączyć postacie, chciałbym, żeby też Ria wróciła, dlatego że okej, okay, Connor był bardzo zły na Rię za to, jak ona później zmieniła się, no bo Ria tak naprawdę przez pierwsze odcinki była taką spokojną dziewczyną, która... No, wiecie, jest ten. <laughs> Mówi się, że no, tutaj mi, miły chłopaczek, miła dziewczyna, zawsze na klatce, gdzie dobry mówiła, jak ona mogła się tak stoczyć. No, to jest właśnie coś takiego w przypadku Rii, że ona nie dała po sobie znaku, że coś jest nie tak. Dopiero później, tak z czasem, zaczęli, zaczęła się coraz bardziej odkrywać i pokazała, że no. Potrafi, potrafi zaorać, potrafi tutaj w pewnym sensie zaskoczyć, co nie? No i chciałbym zobaczyć w sumie powrót tego duetu, dlatego że chciałbym zobaczyć, jakby wyglądały ich wątki po tym, jak Ria faktycznie tam chyba przeprosiła, o ile dobrze pamiętam, w Dizventure Camp była taka cała zapłakana za swoje zachowanie, to chciałbym zobaczyć, czy w sezonie. Z Plejady Gwiazd, oczywiście. Zaczęłaby kontrolować swoje zachowanie. Czy w pewnym momencie znowu zaczęłoby coś do tego pustego ubada dobijać, że hej, może znowu tutaj będziemy bawili się w dobrego stratega i będziemy tutaj uprzykrzali innym życie. No, jestem bardzo ciekaw. Aczkolwiek, Konor i Ria, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, że oni się pojawią w Plejadzie Gwiazd. Takie bym bardziej powiedział, że to jest szansa, że oni się pojawią takie. 30 na tak, bardziej 60, przepraszam, 70 na nie, tak więc tutaj jestem skłonny bardziej uwierzyć scenariuszowi, że jednak no nie pojawi się ani Ria, ani Konor. Natomiast kto ma większe szanse, uważam, na pojawienie się jeszcze z obsady z sezonu drugiego, to jest Karol. I Karol ma nawet powód, żeby się pojawić, bo pierwszy. Jej powrót był w momencie, kiedy był ten cały straszny odcinek, gdzie ja po prostu, jak to oglądałem, pamiętam z widzami, z wami w sumie, bo myślę, że ten podcast jest skierowany głównie dla widowni, która już mnie ogląda. Natomiast myślę, że może ktoś przypadkowy się natrafić, bo może komuś się e, wyświetli ten film na głównej. Tak czy owak, w mojej opinii, jak oglądałem pierwszy raz ten odcinek z. Ten taki Spooky scary, ten horrorowy odcinek, gdzie widziałem pewne nawiązania do Wyspy Totalnej Porażki i chyba nawet Planu Totalnej Porażki, no to muszę przyznać, że powrót Karol był dosyć taki nieoczekiwany i był bardzo ciekawy powrót. Że ona się tam przebrała za tego seryjnego mordulca, no nie? I jestem bardzo ciekaw. Bo ona ma mo motyw, żeby wrócić. E, chęć zemszczenia się ponownie na starej obsadzie i pokazania też nowej obsadzie lub obsadzie z pierwszego sezonu, kto tutaj rządzi. Tak więc. Hmm. Chciałbym zobaczyć szczerze powrót Karol. Wydaje mi się, że spośród postaci takich jak Ria czy Konor. Ona ma większe szanse na powrót niż Ria i Conor. Ale to jest takie, wiecie. To jest moje gdybanie. Dlatego po raz kolejny chciałbym podkreślić, że nie chcę, aby ktokolwiek brał moje gdybanie jako pewnik, że w tym momencie, jeżeli ja mówię, że oni w mojej opinii wrócą, to na bank wrócą, bo nie wiem. Ja mogę tylko obstawiać, że wrócą. Równie dobrze może Ashley wrócić. Ashley chciałbym, żeby wróciła, ale szanse na to, że ona wróci są bardzo małe. Ale bardzo bym chciał, żeby wróciła. Naprawdę. Chciałbym bardzo, żeby Ashley wróciła. Ale czy wróci? No właśnie. To jest to jest właśnie to, że ja mogę równie dobrze sobie widzicie, gdybać. Ale wróci, kto nie wróci. Zobaczymy, co twórcy pokażą. Może będzie tak, że oczywiście trafię i będzie takie "Wow, trafiłem. <grym> A może równie dobrze będzie tak, że no nie trafię misę tak tylko co dzień pogdybałem. I czy ja powiedziałem Ashley z sezonu drugiego? Jeżeli powiedziałem z sezonu drugiego, to e, przepraszam na emocje, nie miałem na myśli Ashley z sezonu drugiego, tylko z sezonu pierwszego. Jezus, Mary, widzicie? Już mi się niektóre te postacie mylą, przez to, że teraz nagle powstaje ten cały, powstał ten cały remake z sezonu pierwszego i te postacie niestety troszeczkę mi się zlewają ze sobą. No i kto tak szczerze jeszcze nie ma uważam, szansy na powrót, chociaż bardzo bym chciał, żeby ta postać wróciła, A to jest Rosa Maria. A bardzo bym chciał, żeby Rosa Maria wróciła, bo uważam, że kurde to jest fajna, naprawdę postać. Ale niestety marna jest szansa na to, że ona wróci. Ali na przykład też, mimo że bardzo lubię, uważam, że jest to naprawdę fajna dziewczyna, to jednak. Nie wiem, czy szczerze publika, jakie ma zdanie na temat Ashli. Wiem, Ashli, Boże, Ali. Jezu, widzicie, znowu mi się mylą te dwie postacie. E, bo Ali, pamiętam, że miała zmienianego aktora głosowego i też trochę nie rozumiem czemu, bo ten aktor głosowy przez pierwsze tam ileś odcinków był naprawdę w porządku i nie rozumiem, dlaczego ten aktor głosowy się zmienił, bo ten. Nie mówię, że ten drugi głos e, Ali jest jakiś zły, ale trochę nie. Trochę jednak mam pewne zastrzeżenia co do niego. Jest taki bardzo specyficzny, bym mógł, by, bym mógł tak urzec. Dobra, jeżeli chodzi o sezon drugi, jeżeli chodzi o postacie, które uważam, że mogłyby wrócić, to to by było na tyle. Czas przejść do sezonu pierwszego. Kto mógłby jeszcze, uważam, wrócić i zobaczymy na dniach, czy Odd Nation Cartoons zlikuje te postacie, czy bardziej to będzie na zasadzie tego, że zlikuje postacie, które, które wydają mi się, że. które uważam, że mogą nie wrócić, a jednak wrócą. Tak więc z tej listy z sezonu pierwszego, to tak naprawdę mam trzy typy postaci, które wrócą w mojej opinii. Pierwszą z nich jest Jake z sezonu pierwszego. Bardzo bym chciał powrót Jake'a. Uważam, że. No, jest to bardzo fajna postać. Bardzo lubię tego chłopaka. Jest śmieszny, bardzo. Taki uroczy na swój sposób. Taki trochę, trochę taki cofnięty bardzo dużo się przejmuje czuły. Ma bardzo gorące serce, jakkolwiek to brzmi. I nigdy, nigdy nie pomyślałbym, że powiedziałby coś głupiego, w sensie to jest taki bardzo mądry chłopak, troszkę wstydliwy, ale, ale wydaje mi się, że ma szansę, żeby wrócić. I szczery przede wszystkim jest, to, 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 znaczy wiecie, ja to zwracam na takie rzeczy uwagę, bo niektórzy mogą powiedzieć, no dobra, ale co ma piernik do wiatraka, ja powiem, piernik ma do wiatraka tyle samo liter, a w rzeczywistości... Lubię bardzo tę postać i uważam, że mówienie, że ktoś jest szczery to jest taki bardzo mocny komplement, bo, bo nie każda postać ma w sobie szczerość i niektóre to, to są takie gałgany, którzy wykorzystują słabszych, a myślę, że Jake nie jest taką postacią. To jest bardzo pomocna postać, która pomaga słabszym, może to tak powiem, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie brzmiało jak jeden wielki bełkot nie zdziwię się jak ktoś to odbierze jako jeden wielki bełkot, ale tak jak mówię to jest pierwszy podcast po dosyć długiej przerwie, więc ja jeszcze będę potrzebował czasu, żeby się na nowo wkręcić w gadkę, a wiadomo jak będę robił to z kimś w kooperacji no to, to łatwiej będzie bo będę mógł wtedy powymieniać się tak zwaną perspektywą dobra, drugą postacią, która ma szansę na powrót jest Lil bardzo bym Chciał, żeby wróciła ta postać, bo myślę, że jest ona dobrym strategiem. Myślę, że przydałaby się taka postać. I wydaje mi się, że gdyby ona wróciła, no to mogłoby być ciekawie, tak to powiem. Tylko pytanie, czy to. Czy to czasem nie będzie tak jak w przypadku Ashley, że ja bym bardzo chciał, żeby na przykład taka Ashley wróciła z sezonu pierwszego, a w rzeczywistości nie wróci? Chociaż bardzo byłoby fajnie, no bo to są postacie, które powinny dostać dłuższe 5 minut. Tak ja osobiście uważam. Nie tylko świat polega na tym, żeby wygrywali sami najlepsi, bo. Ci, którzy są trochę słabsi, też mają szansę się wykazać, a za każdym razem, kiedy dostają szansę na wykazanie się, to jest kłody, kłody pod nogi są tym postaciom rzucane, co nie? No i kto uważam jeszcze, by mógł wrócić, to jest Will. Dlatego, że Will miał bardzo krótki czas antenowy, nie oszukujmy się, ale w sezonie pierwszym, no, Will został ograny przez dziecko. Przez fiorę. Dziecko, które wykorzystało fakt tego, że ten przejrzał, jak ono się zachowuje, a zrobiono z Will'a wariata. I uważam, że przez to, że on miał naprawdę mało czasu antenowego, to fajnie byłoby, gdyby miał tę szansę na powrót. I tego mu życzę. Życzę mu tego, żeby dostał tę drugą szansę w plejadzie gwiazd. Jak nie w plejadzie gwiazd sezon pierwszy, to oby, żeby dostał w plejadzie gwiazd sezon drugi, jeżeli takowy kiedyś powstanie. O ile powstanie. Ale cały czas jednak jestem zdania, że na pewno powstanie, bo wydaje mi się, że w, wydaje mi się, że ta plejada gwiazd odniesie ogromny sukces, tak jak sezon drugi. I sezon pierwszy razem wzięte. Natomiast kto w mojej opinii się nie pojawi, no to pozostałe postacie, których nie wymieniłem. Raczej marne są szanse, że oni się pojawią. Myślę, że tutaj będzie dużo decydowało o to, że jednak są to postacie, które no zostały napisane jako takie, które no, muszą jako pierwsze wylecieć. No, to jest taki sam case co z Izykielem. Gdzie Izykiel został tak naprawdę napisany jako postać, która. No, wiecie, musiał w końcu ktoś pierwszy wylecieć, tak? Nie może być tak, że wszyscy zajdą kurde i wygrają milion dolarów. Musi być ktoś, kto zostanie napisany w taki najgłupszy, najprostszy sposób, żeby jako pierwszy wyleciał. No i taką postać jest na przykład Izykiel. Will być może też jest taką postacią, aczkolwiek tutaj, no, nie chcę zakładać takiego scenariusza, bo. Liczę na to, że jednak dostanie swoje 5 minut i jeszcze będzie mógł ukazać się nam na ekranie i będziemy mogli podziwiać, czy da sobie radę, bo no kurde, no został ograny przez dziecko. Został on ograny przez dziecko w najgorszy i najgłupszy możliwy sposób. Znaczy, wiadomo, no to, że tam postacie nie uwierzyły jemu, no to było bardziej niż pewne, no bo no jeżeli ma, mamy tutaj. Dziecko, które każdy no, patrzy na nie jako takie niewinne dzieciątko, no to, no to widzicie jak to świadczy o pozostałych, że później im się niestety bardzo mocna krzywda dzieje, i potem oni muszą w pewien sposób odpowiadać, i później się tak pewnie myślą: jak odpadają po kolei przez tą fiorę, że ja pierdzielę, a mogłem temu Willowi uwierzyć, a ja z niego wariata zrobiłem. Mogłem uwierzyć, że ta Fior to jest przebrzydła mała glizda, która jest bardzo cyniczna, bardzo apodektyczna i wiele, naprawdę wiele różnych brzydkich i różnych określeń mógłbym, okre... mógłbym dać na Fior, ale nie chcę jej zbytnio obrażać, bo później y, to nie Fior będzie dostawała po dupie, bo... Komuś się to nie spodoba, tylko to potem ja będę musiał się z tego tłumaczyć, a nie fikcyjna postać, która wyświetlana jest na ekranie. Tak więc, może nawet się okaże, że Fior sama wróci do gry. No, to, słuchajcie, no jest wiele tak naprawdę rzeczy, które może się wydarzyć, chociaż to by było bardzo ciekawe, bo gdyby Fior wróciła do gry, to jestem ciekaw, czy ona by uprzykrzała Żulowi życie, tak prawdę mówiąc by się. O kurde. Mały gówniak. Ogrywałby żula tak naprawdę jakby chciał. Teraz se tak o tym pomyślałem i to byłby dobry scenariusz. Mimo, że tego bardzo nie chcę, bo bardzo nie chcę powrotu Fior. Wolałbym, żeby ona. Tam, nie wiem, czyściła toalety publiczne, bo tylko do tego się ona nadaje. To jednak to byłby bardzo ciekawy scenariusz, gdyby Fior wróciła. I za cel by sobie obrała żula albo kogoś tam. Chociaż wydaje mi się, że postacie z drugiego sezonu to, tak, to będzie trochę tak jak z postaciami z Zemsty Wyspy i oryginalnej obsady pierwszej. Wydaje mi się, że postacie z sezonu drugiego wiedzą lub znają postacie z sezonu pierwszego. Albo oglądali jak sobie tam sezon pierwszy ra radził, zanim oni przyjechali na obu stypiskał. Tak mi się wydaje. Mogę oczywiście się mylić, bo tak jak już powiedziałem kilka razy, to się powtórzę po raz enty. Mogę się mylić, moi drodzy. To nie jest tak, że ja wszystko wiem na każdy temat, ale byłoby to bardzo ciekawe. I serio. Nie mam chyba nic więcej już do powiedzenia w tej kwestii. Wydaje mi się, że temat wyczerpałem maksymalnie jak się tylko dało. Tak więc podsumowując i reasumując ten dosyć długi monolog, który był dosyć często różnymi pauzami określany, ten typ postaci, który ja wymieniłem, nie musi koniecznie pojawić się przez twórców, nie musi być nawet potwierdzony przez twórców. Natomiast czy bardzo bym chciał, żeby się pojawił, czy bardzo bym chciał, żeby te postacie się pojawiły, które wymieniłem, które mają szansę w mojej opinii na powrót. Oczywiście, że tak, gdybym gdybym uważał inaczej, to bym nie wymieniał tych postaci. To jest raczej logiczne, co nie? Tak więc nie mam chyba nic więcej do dodania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dajcie znać, czy wam się przyjemnie słuchało. Dajcie znać sekcji komentarzy, czy macie podobne spostrzeżenia i dlaczego. Z chęcią poczytam komentarze i odniosę się w odpowiedziach. Może komuś przyznam rację, a komuś nie przyznam racji, bo, bo tak, bo na przykład będę uważał trochę inaczej. I widzimy się w kolejnych materiałach. Myślę, że dobry zapas mleka kupiłem, bo zaczynam być trochę bardziej regularny niż zazwyczaj. Ale miejmy nadzieję, że nie jest to złudzenie optyczne i nie jest to coś, co miałoby trwać przez chwilę. Tak więc, ja się żegnam. Dzięki za uwagę. Adios, muchachos.